Proszę do mnie mówić orzech, pod żadnym warunkiem orzeszek. No, po pierwsze nie pasuje i to brzmi za bardzo spoufale. A ja nie tak bardzo chcę się z byle kim spoufalać. Orzech to brzmi dostojnie. Jestem wierzący, ponieważ przyjmuję możliwość istnienia Pana Boga. Proszę sobie wyobrazić, Staś ważył 13 funtów wielkopolskich, co się przekłada na 6,5 kg. Mama mówiła zawsze stachurek, stachurek i stachurek. Ta noga waleczności to była noga ojca, a ta noga niesamowitej miłości, dobroci, empatii, czułości to była noga matki. Mama bardzo dbała o czystość. Zawsze byliśmy oprani, wyprasowani. Buty miały być wyczyszczone, wypastowane, zwłaszcza na niedzielę. Bieda była tak okropna, że jak mama wspominała, kartofle dostawali gotowane. Kartofle dostawali tylko ci, co chodzili na pańskie. Rodzice radzili sobie jak mogli. Zbieractwem, hodowlą kurek, świnki. Mama nigdy nas nie wypuściła do szkoły. Czasami brakowało chleba, ale mama nas nie wypuszczała bez kubka gorącego koziego mleka. Matka bez przerwy, teraz dopiero wiem, że ona bardzo dużo myślała o ludziach, którzy byli w potrzebie i mimo, że myśmy też należali do raczej biednych, to matka potrafiła zawsze coś skombinować, żeby jeszcze dać według swojego uznania tym biedniejszym. Bardzo przystojny facet. Myślę, że nikomu nie ujmując, zwłaszcza sobie, z naszej czwórki był najbardziej przystojny. Wiem, że nauczył się tańczyć, miał powodzenie u dziewcząt, studniówkę tutaj bardzo wspominał. W wakacje zauważyłem, że on się bardzo długo modlił. Wtedy dochodził do decyzji. Ta jego decyzja o wyborze tej drogi życiowej dla nas najbliższych pozostaje, że tak powiem, w cieniu tajemnicy. Nieszczęście stało się już po pierwszym roku jego seminarium. Dlatego, że on wtedy ciężko zachorował na gruźlicę. Wtedy Stanisław się zmienił się także fizycznie. Pojechał właśnie do innej matki, do Częstochowy. Matko Boska, jak chcesz, żeby był księdzem, to ratuj. Obrócił się na pięcie, tak jak mówił, i pojechał z powrotem do Wrocławia, właśnie do szpitala. No i 3 miesiące minęły, bez zarywania w ogóle nauki w seminarium, wrócił na drugi rok do seminarium, no i tak mu to zeszło, skończył seminarium, no i doczekał się już takiej prawdziwej starości jak teraz. Ja miałem to szczęście, że akurat mój rocznik był tym pierwszym rocznikiem przygotowywanym do pierwszej Komunii Świętej przez księdza Stanisława Orzechowskiego, który tu przyszedł do swojej pierwszej parafii zaraz po seminarium. Jest to niezwykle malowniczo położona parafia. Parafia, która była od samego początku parafią górniczą.
Mieszkało tutaj kilka tysięcy ludzi i w zasadzie co druga rodzina miała w swoim składzie jakiegoś górnika. Także Orzech był też od początku taki postrzegany jako taki duszpasterz. W tamtych czasach myśmy nie musieli tu przychodzić przecież na tą religię, ale jednak wszyscy, cała klasa przychodziła. Tutaj w tej salce, która była właśnie w kościele, pamiętam, że były na przykład rękawice bokserskie, były piłki. Orzech po prostu pozwalał nam w sposób swobodny poznawać przyrodę. To jest właśnie ten kościół, który był wykradziony w tych czasach, wykradziony władzy bez zgody na budowę takiego kościoła, bo właściwie to było pierwsza zgoda tutaj, jaka przyszła na Bujwida, to była zgoda na poszerzenie czy rozbudowanie kaplicy cmentarnej, a nie duszpasterstwa. Co się z tego zrobiło? Patrzcie, prężne duszpasterstwo akademickie przy Orzechu. Od 1978, a zwłaszcza 1979 roku zapraszał do siebie właśnie, do parafii, do pomieszczeń przy kościele świętego Wawrzyńca, na wykłady, na spotkania właśnie o historii, często zakazanej. To było to miejsce, tak, które jak gdyby uzupełniało to, co człowiekowi było potrzebne w normalnym życiu. Zaczęłam chodzić na wykłady z historii i były one o tyle ciekawe, że odkłamywały historię najnowszą, o której my mieliśmy, powiedzmy, takie sobie pojęcie, bo te sprawy akurat zaczynały wypływać w gorącym czasie lat 80. My byliśmy wszyscy bardzo chłonni tej wiedzy, której nam przez wiele lat zabraniano. To jest dokładnie 27 sierpnia 1980 roku. I wtedy w moim zakładzie, w zakładach graficznych poczty i telekomunikacji we Wrocławiu, mam misję zorganizowania strajku. I na masówce właśnie moją osobę załoga wybiera jako swojego delegata do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który mieścił się we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej w ówczesnej zajezdni autobusowej numer 7. Tam jest nas bardzo wielu, jesteśmy zamknięci, nie wiemy, co się dalej wydarzy, czy wkroczy ZOMO, czy nie wkroczy, czy będziemy po prostu po kolei wyłapywani i zamykani. I w pierwszych dniach takiego ducha dodaje nam właśnie ksiądz Stanisław Orzechowski, który jest delegowany przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza właśnie do zajezdni. Na improwizowanym ołtarzu na przyczepie traktorowej odprawia mszę świętą, porywa swoim kazaniem nie tylko strajkujących, ale także tysiące wrocławian, którzy przyszli przed bramę. Było to miejsce, gdzie rodziła się Wolna Polska. Orzech od samego początku jest tą najważniejszą osobą, która jest duszpasterzem Solidarności. Nikt go nie mianował tym duszpasterzem Solidarności, on po prostu nim został i robotnicy bardzo się cieszyli. W starych czerwonych autobusach, tak zwanych ogórkach, były zorganizowane konfesjonały. Długie kolejki ciągnęły się strajkujących do właśnie księży, którzy spowiadali w tych autobusach. Pamiętam, że ktoś podał mu taki wielki kocioł do gotowania bielizny. Kiedyś tak pranie nasze mamy robiły. I on powiedział, ten kocioł dopiero tutaj wróci, jak będzie pełen pieniędzy. I rzeczywiście kocioł zrobił kółko i był napełniony. Stało się coś takiego niezwykłego w czasie tej mszy, że rzeczywiście nastąpiło takie zjednoczenie i można powiedzieć, no powiał taki duch Solidarności. Miał dwóch braci kolejarzy i ojca miał kolejarza i dlatego się solidaryzował z maszynistami, bo to jedna prężna organizacja była tam we Wrocławiu. I z chwilą, kiedy się pojawił ksiądz Orzechowski, to jakby taka nadzieja weszła, że no nie będzie tak źle, no przecież no, bynajmniej dla mnie wierzącego człowieka, młodego wtedy,
Była to jasna sytuacja, że pewnie nam się to uda, bo jeżeli tu już jest z nami ksiądz, jeżeli tu będzie z nami Bóg i będzie szczerość i my mamy dobre intencje, to nie może to się nie udać. Proszę Państwa, komunikat specjalny. W wyniku przeprowadzonych badań cztery osoby z naszego grona, cztery osoby spośród 34 godujących muszą udać się do szpitala na Kroplówkę. Po trzecim dniu przyszedł i oznajmił, że on, solidaryzując się z nami, nie może przyjmować pokarmu, kiedy my tutaj 30 parę osób tam siedzimy i głodujemy, a on przychodzi syty i nam będzie tam jakieś morały prawił. Chyba to jego słowa są, tak chyba powiedział. Jeżeli tutaj zostałem zaproszony, to sobie uważam za zaszczyt, że mogę się z wami wszystkimi modlić, że mogę przebywać tutaj z braćmi, którzy głodują, składając Panu Bogu i nie tylko Panu Bogu. Ten znak protestu mogłem się przez te dni przekonać, będąc tymi, których już prawie znam po imieniu, którzy tutaj już szósty dzień siedzą o głodzie. Mogłem się przekonać, że oni mają postawę, mają twarz obywatelską, narodową, społeczną i mają twarz chrześcijańską. Tam już jest tysiące ludzi. Się dziwiłem, że tam tyle ludzi mogło się zmieścić. Cała droga prawie aż do ulicy Chłopskiej była zasłana ludźmi i odprawia się tam msza. Ten, kto nie ma swojej twarzy i nie miał jej, nie można go w pełni nazywać człowiekiem. Człowiek bez twarzy w życiu politycznym to kłamca. Człowiek bez twarzy w życiu gospodarczym to złodziej. Człowiek bez postawy w życiu społecznym czy rodzinnym, zawodowym to człowiek niegodny zaufania. Człowiekowi można wierzyć wtedy, kiedy się przekonamy, jaka jest jego twarz. Nawet członkowie PZPR-u podpisywali się pod takimi listami poparcia naszego protestu, poparcia naszej głodówki, że są z nami. Jedność jest najważniejsza. Profesor Bartoszewski powiedział piękną przypowieść biblijną o wielorybie, który wyrzucił Jonasza, nie strawił go. I nas, drodzy bracia, wieloryb nie strawi. Przede wszystkim, jeżeli będzie jedność. I tu trzeba powiedzieć amen. Cała komuna bazowała na strachu. Człowiek bał się tak naprawdę wszystkiego, tak? W zasadzie było takie przeświadczenie, że krawężnik przychodzący, któremu coś się nie spodoba, tak, miał rangę szeryfa, który po prostu mógł cię zastrzelić na ulicy i nic z tego nie było. To, co Orzechowi, powiedzmy, ja zawdzięczam, to jest to, że on jak gdyby pokazał, że można się tego nie bać. Rzucaliśmy takie szpice trójkątne, to co się pod czołgi rzuca, żeby w jakiś sposób ich zatrzymać, albo po prostu uszkodzić czy przeszkodzić, żeby ich przestraszyć, albo pokazać, że się nie boimy. To były takie czasy, które nas wszystkich, że tak powiem, umacniały, motywowały. Myśmy się wtedy czuli mocniejsi. Myśmy się nie bali ubeków. I nawet była taka licytacja, kogo zgarną na mszy świętej w czwartkowej, kogo zgarną, to chodził już w nimbie tego, że no, ubecy go złapali. Ja miałam swojego ubeka, który mi pilnował ze względu na to, że ja byłam przy Orzechu dość długo i ja wiedziałam, jak mój ubek wygląda. Mój ubek był mały, taki człowieczek, nie tylko wzrostem, ale i pewnie umysłem. Ten 81 rok faktycznie był szczególnym rokiem, dlatego że
nastała wolność, można powiedzieć, wszyscy się cieszyli i coś nowego, co wchodziło w życie każdego z nas, mogliśmy w tym uczestniczyć, a więc pielgrzymowanie do tronu Jasnogórskiej Pani na Jasną Górę. To jest ta wielka radość, że w Polsce następuje wolność. Wydaje się, że jest wszystko faktycznie inaczej. Ruch Solidarności, wielkie wsparcie z zewnątrz, dwóch jeszcze chyba wtedy milicjantów, z tego co pamiętam, bo to jeszcze na motolach, którzy całą pielgrzymkę nam towarzyszyli, jakby też zabezpieczali drogę. W naszych, tych pierwszych co najmniej pięciu pielgrzymkach było więcej zapału niż talentu, więcej zachwytu nad samym faktem uczestniczenia w czymś wyjątkowym. Proszę pamiętać o tym, że my stawialiśmy opór, my byliśmy ci odważni. Odwaga to było coś, czego nauczył nas Orzech. My nigdy niczego nie baliśmy się, bo my wiedzieliśmy, że tylko odwaga da nam szansę na zwycięstwo. No i tłumy. Przecież te pierwsze pielgrzymki były bardzo liczne, zresztą nie tylko ta pierwsza, ale potem kolejne. No te 5, 6, 7 potem były jeszcze liczniejsze tysiące. Przed grudzień 81 roku, stan wojenny i w ogóle były obawy, czy w kolejnym roku wyruszymy na Jasną Górę. Udało się, wyruszyliśmy, ale były to już zupełnie inne warunki. Już po prostu sytuacja się zmieniła. Z jednej strony pielgrzymi idący na Jasną Górę no, chcieli wyrazić swoje zaniepokojenie tym, co się w kraju stało. Chcieli, pokazywali tą swoją solidarność z ludźmi pracy i nie tylko w ogóle z Solidarnością, z tym ruchem, który został w pewnym sensie zławiony. Pojawiały się różne transparenty z hasłami domagającymi się przywrócenia do życia zdelegalizowanej Solidarności, czy też po prostu mnóstwo flag z napisem Solidarność. I co roku Służba Bezpieczeństwa na każdą pielgrzymkę zakładała sprawę obiektową kryptonim Orzech. Mieliśmy wielu pielgrzymów, może w cudzysłowie pielgrzymów, którzy uczestniczyli na pielgrzymce, ale ich celem było po prostu przeszkadzanie. Jedni za zadanie mieli przecinać, wkładać szpilkę do przewodów łączących urządzenie nagłaśniające z tubami, tak żeby po prostu zakłócić przekazywanie tych konferencji, które akurat były głoszone. Popiełuszko, Świadek Chrystusa, dziś w Polsce, w przeszłym wydarzeniu twoje cierpienie zabrzmiało jak echo męczeństwa naszych braci torturowanych. I zwrotka ostatnia. Popiełuszko, to jest głos krwi ludu skrępowanego. Popiełuszko, z kwiatami Polska złożyła swoje serce i swoją duszę dumną, wolną i zawsze wytrwałą. Walce ze złem, dlaczego osiągnęła mnie? No dochodziło do sytuacji, że trzeba jednego pana było razem z namiotem odwieźć na dworzec główny i wsadzić do pociągu i wysłać go do Wrocławia. No to pan nie wytrzymał pseudopielgrzym, bo jeszcze otworzył okno w pociągu i krzyczał: jeszcze spotkamy się na Wojewódzkiej. Chodziło o Komendę Wojewódzką w Wrocławiu. No weźmy w tym stanie wojennym, w momencie, kiedy naprawdę ludzie z przeróżną biedą i nie tylko materialną, ale w dużej mierze też przychodzili i ksiądz naprawdę jakimś cudem był w stanie wesprzeć ich jeszcze materialnie, a wcale nigdy nie miał nadmiaru pieniędzy. Orzech od pierwszych dni stanu wojennego był taką osobą, do której zgłaszały się rodziny osób, które zostały internowane albo wzięte na przesłuchania przez Służbę Bezpieczeństwa. No ludzi po prostu, można powiedzieć, porywano z mieszkań, bo dostawał informacje, że trzeba pojechać poza Wrocław po świnie. No więc jechał za Wrocław po tę świnię, przywoził ją zabitą, ale trzeba było ją poćwiartować. Więc opowiadał, jak to właśnie na Bujwida organista grał na mszy, a on po prostu rąbał siekierą czy jakimś tasakiem po prostu
no to mięso tej świni na drobniejsze, na mniejsze części, żeby móc potem po prostu zapakować i podać komuś do zawiezienia, do konkretnej rodziny po wskazany adres. Ja pamiętam, że mimo jego protestów moi koledzy studenci, rośli, panowie, starali się po prostu czuwać nad nim, ponieważ my bardzo mocno obawialiśmy się, że to, co spotkało świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszkę, może spotkać Orzecha. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych była lista księży z całej Polski, szczególnie groźnych dla systemu komunistycznego. W związku z tym księża z tej listy byli przewidziani do likwidacji, nazwijmy to. Każdego 13 miesiąca to było piękne przeżycie, kiedy ludzie nabierali sił, nabierali odwagi na nowo. Tego typu msze były obstawiane, mówiąc tak kolokwialnie, przez Służbę Bezpieczeństwa, a nawet przez ZOMO. I zdarzało się tak, że nawet po tych mszach dochodziło do zamieszek ulicznych. Zamykaliśmy drzwi, bo przecież ZOMO tu stawało. To było przecież pełno tajniaków w mundurach. Oni próbowali otworzyć drzwi. Pamiętam, kiedy wyszedłem do milicjantów, żeby ich uspokoić, to starsze kobiety ciągnęły mnie za ornat do tyłu, żeby mnie nie zabrali. Funkcjonariusze sobie kogoś upatrzyli, chcieli go wygarnąć z tłumu. No to tłum stawał w obronie tych, których chciano zatrzymać i aresztować. Albo dochodziło do pobić ludzi, którzy spokojnie przechodzili. No to wtedy automatycznie rozpoczynały się bójki i zamieszki uliczne. Jak trzeba było uciec, to się uciekało na bój Wida i się czekało na Orzecha i się z Orzechem było. I nie pamiętam ani jednej sytuacji, w której Orzech by wykazał jakąkolwiek słabość lub strach. Kiedyś pamiętam, będąc u Orzecha, albo byliśmy we dwóch, albo jeszcze była jego gospodyni. Wtedy to już nie pamiętam. W każdym razie weszło dwóch panów. Przedstawiałem się, że są z UB i przyszli po księdza Orzechowskiego. Na co Orzech popatrzył na nich, usiadł na kanapie i mówi, no to mnie weźcie. Oni spojrzeli po sobie, spojrzeli na masę Orzecha. Cóż mieli zrobić? Wyszli. I władza, i społeczeństwo było zmęczone 7-letnią, najpierw czasy Solidarności, bardzo dynamiczne, i później te 6 lat przynajmniej stanu wojennego i tego, co po stanie wojennym. Więc to takie było zmęczenie. I też tacy ludzie jak Orzechowski byli bardzo ważni do integracji młodzieży. Kiedyś był happening Krasnoludki na ulicy Świdnickiej, to był rok 87. I Krasnoludki pojawiły się na ulicy Świdnickiej, zgodnie z tym, co było napisane na plakatach i na ulotce. A ludzie, którzy ze mną, którzy mi pomagali w tym happeningu, to byli parafianie jego, to byli ludzie, którzy byli związani z księdzem Orzechowskim. Ci ludzie, którzy się przyłączyli jakby do tego happeningu, nie byli ludźmi takimi, którzy dążyliby, żeby tam zaistnieć w ruchu studenckim, w NZS-ie. Po prostu, bo tacy ludzie szli raczej do dominikanów, gdzie tam niby taka wiedza intelektualna ich dotykała i tak dalej. A to byli to normalni ludzie, no to jest, czyli wspaniali, nie, też. Jak rozmawiamy o różnych naszych ważnych osobach, opozycjonistach, politykach, jak się spotykamy z Orzechem, to Orzech ma krótkie pytanie do mnie. Mianowicie, czy dana osoba, czyli na przykład pełniący obowiązki w tej chwili burmistrza, czy posła, czy równie jakąś inną ważną biznesmena, to Orzech się pyta, spsiał? Więc ja odpowiadam, nie spsiał. Koniec rozmowy. I wtedy wiadomo, jest jasny komunikat. Dana osoba zachowała te nauki orzechowe. A czasem zdarza mi się odpowiedzieć na pytanie, Helenka, spsiał? Ja mówię, tak, Orzechu, spsiał. I też jest koniec rozmowy. Jestem porządny. Tych porządnych się najwięcej boję. Wyszarpać, wyrwać, nażreć się, leżeć. No, uważaj, żebyś nie wyszedł na tym, jak Zabłocki na mydle. Pytanie najważniejsze, które ci Pan Bóg postawi, to będzie coś dobrego zrobił, baronie.
pielgrzymka ma charakter młodzieżowy, ponieważ gro pielgrzymów to jest młodzież. Ponieważ najczęściej w pierwszych dniach pielgrzymki wszyscy się jednają z Bogiem, owocem tego pojednania z Bogiem jest radość. I dlatego też to pewnie, tak myślę, przyciąga ludzi na pielgrzymkę, ponieważ jest to radosne przeżywanie Boga i radosne przeżywanie wspólnoty w drodze na Jasną Górę. No on ma coś takiego w sobie, że potrafi tych ludzi przyciągnąć do siebie. To bardzo ładnie obrazują zdjęcia z pielgrzymek, kiedy idzie sobie taki jeden gość z laską, a za nim 2, 3, 4, 5 tysięcy osób, które brną przez kukurydzę, brną przez błoto, przez lasy, słuchając jego kazań. Kiedy przychodzi ten zmarnotrawny syn, ojciec mu się rzuca na szyję. Pytałem się go, czy oglądał Forresta Gumpa kiedyś. I tam jest taki moment, że ten Forrest Gump zaczyna biec, tak? I nagle ni stąd, ni zon, ludzie widzą w tym jakiś sens i cały świat biega, bo Forrest biega. I coś takiego, i tak mu powiedziałem, że to jest właśnie coś z tobą. Bo ty też jesteś sobą, tak? Właściwie można by powiedzieć, jesteś sobą i to ludzie widzą w tym jakiś sens, tak? Ludzie, nie wiem, gromadzą się, wspólnoty się tworzą wokół orzecha. Orzech jest przewodnikiem tych, którzy do niego przychodzą. To nie zawsze są ludzie wierzący, a już na pewno nie zawsze są to ludzie pobożni. I nie dzieli ludzi na takich i takich. To, co Orzech miał nam do przekazania na tej pielgrzymce, to były najpiękniejsze rekolekcje życia kilkunastu pokoleń ludzi. Do dzisiaj to jest. Oczywiście zmieniają się czasy. Już nie trzeba, może jeszcze będzie trzeba, powalczyć o to, że białe jest białe, a czarne jest czarne, że prawda to prawda, że nie ma dwóch prawd. Pielgrzymka jest intensywnym przejawem życia. Jak górale mówią, to co się rusza, to żyje. Jak już się przestanie zrusać, to już źle. A na pielgrzymce jest ruch i to ruch wieloraki. To jest orzechowska ośle. Szymańska inaczej wygląda. Więc proszę teraz jeszcze zjeść, nie mówię już o tortach. W każdym razie tam trzeba pomóc posprzątać gospodynią nasze stoły, które się uginały dzisiaj od szynek. No i proszę cierpliwie czekać i utrzymać wszystkie dania, tak jak jest zaplanowane. Czwarty etap, święto Wawrzynów, ale już połowa pielgrzymki minęła. No dlatego się humory poprawiają. No i zaczyna się głupawka pielgrzymkowa, co już widać na załączonym obrazku, sposobie zachowania pielgrzymów. To znaczy jest to nadmiar radości Ducha Świętego. Przelewa się, to bardzo mile. Dobrze, że jesteśmy w lasach, bo jakby do nas widzieli, to byłoby trochę zdziwienie, ale to żarty, to trzeba mówić na poważnie, tak? Coś. Dobre też. Tak. Twa miłość, Jezu, jest największa. Nic nas nie rozłączy już. Nie masz wywala sobie równego. Mamy ten las za Malinem, gdzie odbywa się pierwsza Eucharystia. Ja tam zawsze czuję, kiedy Orzech zaczyna mówić kazanie, że jesteś w domu. Tak jakby czuję, że wracam do siebie. O Boże, o nie, to nie było planowane.
Nie wystawimy tutaj mumii nieżywej. Tylko spowodujemy, że w tej naszej, zwłaszcza modlitwie uwielbienia, doświadczymy obecności zmartwychwstałego Jezusa, potwierdzającego to imię, że jest z nami. Jest z nami. Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, o, alleluja, o, alle, alle, alleluja. Jest wspaniale, jest radośnie. Orzech, który w tym roku będzie kończył 80 lat, pomimo swojej choroby i pomimo takiego wieku, cały czas z nami jest. I to jest nasz przewodnik, który nas ciągle inspiruje, umacnia i który nas ciągle prowadzi. Dla mnie to duszpasterstwo jest miejscem, gdzie człowiek odnalazł swoich przyjaciół, swoich ludzi, na których może zawsze liczyć. Ludzi, którzy myślą w sposób podobny i mają przede wszystkim te wartości. I to miejsce jest takim jakby trochę, można powiedzieć, źródłem. To jest coś absolutnie fenomenalnego u nas w Polsce, gdzie no, na różne sposoby rwie się więzi społeczne. Ta wspólnota jest po prostu absolutnym ewenementem. Myślę, może jestem tutaj nieskromna, my się czujemy bardzo wyjątkowo. Gdyby Orzech miał jakąś potrzebę i czuł, że trzeba coś w tej chwili zrobić, spotkać się, czegoś dokonać wspólnie, to wystarczy sieć telefonów i nagle zjeżdża się pod Wawrzyny 10 tysięcy osób przykładowo i robimy coś wielkiego. Co to znaczy być w Kościele, to nie tylko siedzieć w tych murach. To być w Kościele to znaczy być z innymi ludźmi. Nie na zasadzie zimnych jakichś atomów, ale być z innymi ludźmi jak z braćmi, jak z krewnymi. I trzymać się razem Chrystusa. Teraz chciałabym stanąć w prawdzie i tak rzeczywiście powiedzieć, kim on rzeczywiście dla mnie jest. No. Tak ciężko to zdefiniować, bo to wszystko się wydaje takie trywialne. No. Przewodnikiem duchowym. No jest. Ale wiesz, te godziny spędzone tam na fotelu u niego, przegadane, przepłakane często. I on to wszystko znosi. No, po ilu spowiedziach musiał okadzać pomieszczenie. Po ilu spowiedziach zasłabł. Wczesnym rankiem, koło godziny chyba 6 rano, zastałam Orzecha na schodach w stanie kompletnego niemal wyczerpania, bo okazało się, że się nie położył ani na moment, tylko całą tę noc spowiadał. I widząc mnie, powiedział, powiedz mi, dlaczego oni się wszyscy nagle tak hurtowo nawracają? Orzech, jak przyszedłem pierwszy raz do niego na spowiedź, to Orzech powiedział, że w moich oczach to widział śmierć. Miałam duży taki właśnie problem chorobowy, chorowałam na bulimię i jakoś tak chciałam się przed kimś otworzyć. Bardzo mi pomógł przez spowiedzi. Zachęcał mnie też do sakramentu chorych.
Potem mi też powiedział, że się modlił za mnie, pościł. Wielokrotnie mi proponował, kiedy walczyłem z różnymi grzechami, że on będzie ze mną pościł do następnej spowiedzi, że będzie się ze mną modlił, żeby razem przez to przejść. W tej spowiedzi okazał się czułym ojcem, który bardzo pięknie zareagował. Powiedział, że no to tu musimy jakoś zaradzić, musimy znaleźć specjalistów, że to nie ma sprawy, to po prostu się leczy. Pokazał mi, że to jest, no, że właśnie z tymi swoimi słabościami jesteśmy normalni. I jakoś tak, no nie wiem, po pół roku jakaś koleżanka do mnie na korytarzu tutaj dusza serce powiedziała: Adam, ty się uśmiechasz. Potrafił spowiadać wszystkie rozdziawy i wszystkich dudusiów i wszystkie pancie w taki sposób, że nagle zaczęli pojmować to, że są wartościowymi ludźmi. Ja chodziłam do niego do spowiedzi, wiedziałam, że zdarza mu się krzyknąć, być szorstkim, ale jakby widziałam pod tą skorupą dużo takiego ciepła, dużo miłości i bardzo dużo mądrości. On wyłuskuje z życia takie ważne momenty, ważne fragmenty tego, co mamy do powiedzenia o innych ludziach i o samych sobie, i zatrzymuje jak stop klatka, jak kadr. Zatrzymuje rozmowę na jakimś ważnym punkcie. Kiedyś byłem ministrantem, a potem przez wiele lat lektorem. Myślałem, że msze święte są wszystkie takie same, aczkolwiek tutaj było to dla mnie coś bardzo głębokiego, bardzo przejmującego i bardzo dosadnego. Miałem wrażenie, że obecność Pana Boga jest wręcz namacalna. To, co tam się dzieje w czasie tej Eucharystii i to, w jaki sposób Orzech celebruje Eucharystię, i w jaki sposób on głosi Słowo Boże, pozwala mi doświadczyć autentycznie żywej obecności Chrystusa w czasie Eucharystii. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Można powiedzieć, że podanie przez kapłana postaci eucharystycznej chleba czy wina jest prowokacją, piękną prowokacją zmierzającą do człowieka, żeby on otworzył się i żeby nastąpiła rzeczywista komunia, czyli zjednoczenie z Chrystusem. Odkryłem całkiem inny kościół, będąc w Wawrzynach. Jak pierwszy raz przyszedłem do Wawrzynów na mszy, to się popłakałem, bo zobaczyłem żywy kościół. Życie właśnie duszpasterstwa mnie wciągnęło do tego stopnia, że wszystko inne zostało oddalone na drugi plan totalnie. Taki bardzo żywy sposób, były już wtedy bębny. Wokół mnie siedziało mnóstwo młodych ludzi, którzy też się śmiali podczas kazania. Wiedziałam, że jestem w takim miejscu, gdzie dzieje się dużo i gdzie wszystko jest takie żywe i prawdziwe. Szczególnym sakramentem jest chrzest. Orzech ma zwyczaj unoszenia nowego członka Kościoła po chrzcie do góry. Unosi, żeby każdy zobaczył to niemowlę, które właśnie zostało ochrzczone.
powitajmy w kościele właśnie nowego członka, nową chrześcijankę. Chodźcie, pokażemy, jaka jesteś śliczna. Proszę ją przywitać. Dla mnie to metafizyka. Widzę, jak Pan Bóg się cieszy. Co tam robisz znowu? Nic, zmywam. No, Orzech jest świetnym kucharzem. Więc jak ktoś z nim jeździł w góry, to pamięta, że właśnie kiedy zdarzało się, że właśnie my po tych górach gdzieś tam zaspaliśmy, był to wyjazd kiedyś w Beskidy, więc Orzech na przykład, ponieważ wstawał wcześniej, uważał, że czuł się zawsze gospodarzem tego wyjazdu, na przykład gotował nam rano kakałko, to było słynne kakałko Orzecha, a jeżeli pamiętacie lata 80., pewnie nie wszyscy je pamiętają, ale był to czas, kiedy kakałko było mocno deficytowym produktem. Myślę, że moje życie w duszpasterstwie kręciło się mocno wokół kuchni. Tak to jakoś zostało. Ta kuchnia jakoś została mi przypisana i czułem się za nią mocno odpowiedzialny. Robiło się różne projekty wokół kuchni. Pamiętam, robiliśmy bigos. Pamiętam, że przychodzę i pytam się Mariolki. Mariolka, to ile tego bigosu ma być? Ile tych ludzi będzie? A między 1000 a 5000. A ja mówię, aha. Ja nie wiem, jak to by było, czy jakbyś położył odwrotnie uchę do tego. Do środka. Po takiej szkole Orzecha, nie wiem, czy to terror wręcz można nazwać, to nie mam czegoś takiego, że nie wiem, że marnuję jedzenie, ale jak coś mi nie smakuje albo już nie mogę czegoś zjeść, no to staram się dojść do końca albo następnego dnia zjeść. Dopiero w takich krytycznych sytuacjach, jak nie wiem, już chleb jest taki, że nawet się tego ubyć nie da, on rzeczywiście wyrzuca. Praca ma ludzi scalać i uczyć ich razem współpracować, tak? I ja mam wrażenie, że im cięższa ta praca była, tym ta współpraca nawet między ludźmi, którzy niekoniecznie się lubili, układała się lepiej, bo każdy widział, że jak jest urobiony w gnoju po kolana, to już mu lepiej nie będzie. Najpierw się liczy praca, a potem wszystkie nowenny, litanie i modlitewki. Pierwsza jest praca. Ja się modlę, kiedy porąbię drzewo, kiedy ugotuję obiad dobry, to wtedy mówię Panu Bogu, widzisz, będzie pożytek na Twoją chwałę i na pożytek ludzi. To jest najważniejsze. Niestety większość przewraca, prawda? Siedzą, ślęczą, klaszczą, byle nie pracować. Najlepszym tytułem, jaki pasowałby do Orzecha, to jest ojciec. I na to będzie zawsze zapotrzebowanie. Z Orzechem do dzisiaj chyba tak jest, że to jest relacja ojciec i syn. Mam nadzieję, że on to też tak czuje. I nie chciałbym innej. Na przykład koleżeńskiej bym nie chciał. Nawet mi nie zależy, żeby taka była. Stał się moim ojcem, którego mi brakowało. Od którego uczyłem się budowania więzi z innymi. Mojego tatę bardzo kocham, jest już w tej chwili w niebie, ale Orzech był doskonałym uzupełnieniem tego, czego mi brakowało. Odpowiedział na wszystkie moje trudności, moje problemy, moje dylematy życiowe, jak postępować z kobietami, jak podejmować decyzje życiowe, w którą stronę pójść. I okazuje się, że to nie opierało się na książkach, na mądrościach cioci czy babci, tylko na radykalnych, często konkretnych decyzjach, które były okupione, nie ukrywam, przez Orzecha, przy udziale Orzecha tym, że no, dostawałem po głowie, dostawałem bęcki. Byłem wyzywany od bziu-bziusiów, od dudusiów, od różnych takich mamin synków. Zawsze mówię o tym, że to nie tylko ksiądz, z którym szedłem przez jakiś czas przez życie, ale to mój wychowawca. Do tej pory jest tak, że kiedy w różnych momentach się spotykamy, kiedy się spotkamy, to jest to przede wszystkim ktoś, kto jak ojciec przygarnął, wychowywał, pokazywał wartości, pokazywał, co jest ważne w życiu, co jest istotne.
mam nadzieję, że gdzieś to we mnie utkwiło i pozwala na uczciwe funkcjonowanie w życiu. Jest prawdziwym facetem, jest takim stuprocentowym mężczyzną, który mimo, iż przecież no, nie ma żony, nie ma dzieci, więc takie odruchy ojcowskie mogłyby być mu obce, ale tutaj nie. Jest naprawdę takim prawdziwym ojcem, prawdziwym pasterzem, który potrafi poprowadzić ludzi, potrafi ich urzec. W kościele taką, przynajmniej z tej strony, gdzie stoją wierni, większość stanowią kobiety. Natomiast w duszpasterstwie akademickim w Wawrzyny taką siłą jest właśnie ta strona męska. I to jest też zasługa Orzecha, właśnie dlatego, że jest taki, jaki jest. To jest najważniejsze i zadanie i cecha mężczyzny. Zachwycać się, dbać, chronić i z tego czerpać radość. To tu jest figiel Pana Boga. Coraz mniej starszych kobiet przychodzi do mnie do spowiedzi. Czemu? Ja mówię, macie łazienkę? Mamy. Prysznic? Tak. To za pokutę rozbierzesz swojego męża do naga, wykąpiesz go, namaścisz, zaprowadzisz go do łóżeczka. Za nie mówiła. Po jakiejś chwili mówi, a nie mógłbyś orzechu zamienić na nowennę? Ja mówię, dobrze, zamienię na nowennę. Zrobisz to 9 razy. Dialogi chyba w dosyć wysokim procencie pomagają w odpowiedzi, czy warto iść w tym kierunku do małżeństwa, czy z tej mąki będzie chleb. Macie interesujące tematy. Jeżeli takich tematów nie ma, to małżeństwo będzie bardzo mizerne. To jest jakiś związek duchowy, bardzo ważny. To jest bardzo, bardzo ciężki grzech. Jeśli parancie się zdecydowałeś na małżeństwo, to cię powinno to interesować. Kurde. To była właściwie taka główna myśl, taki główny rys, tak, żeby nas dobrze przygotować do życia z kimś. Że są tak zwane psie obowiązki, które trzeba zrobić i tu nie ma co się oglądać, tak, że to kosztuje, że to wymaga ofiary. Poświęcenia, po prostu to należy zrobić, tak? Albo dla ojczyzny, tak? Dla kościoła, ale też dla tej drugiej osoby, z którą jesteś. Nie? On widzi, doskonale rozumie, czym jest przyszłość, rodzina, jak przygotowywać te pary do narzeczeństwa, później do małżeństwa. Dialogi są po to, żeby młodzi ludzie się rozstali. Jeśli mają później po zawarciu związku małżeńskiego się rozstać, to lepiej niech się rozstaną, niech pogadają na dialogach i wtedy podejmą decyzję. Lepiej wcześniej niż za późno. Jest uczucie zazdrości, w którym też jest dużo kłopotów. Jest uczucie miłości, nie mylić postawy miłości od uczucia miłości. Uczucie miłości może prowadzić do postawy miłości. Postawa miłości to już jest wybór, to już jest decyzja, prawda? W tym kursie i to, co było niezwykłą zaletą, to, że Orzech pomógł nam zrozumieć, że małżeństwo jest drogą do świętości i jest takim obszarem takiej miłosnej walki, że tam się bardzo dużo może wydarzyć, bardzo dużo się będzie działo i że to jest pewna sztuka pięknego życia. Poznaliśmy się na pierwszym wyjeździe ministranckim zorganizowanym właśnie przez Orzecha pod Czarną Górą. Gdzie to było? Dokąd? W Radochowie. No, to było dla mnie, można powiedzieć, bycie jakby u Orzecha pod jego skrzydłami, to był taki kluczowy zwrot, taki kluczowy moment mojego życia. Taki zwrot. Czas intensywnego wzrostu. Tak, dziękuję. Usłyszeliśmy wiele cennych rad dotyczących właśnie rodziny, małżeństwa. Na przykład
takie o niepodważaniu swojego autorytetu u dzieci i to staramy się kontynuować, żeby być jednością wobec wychowania dzieci i nawet jak widzimy jakieś swoje wady, żeby nie poruszać niektórych kwestii przy dzieciach. W pewnym momencie mojego małżeństwa zaczęło się dziać źle. I ja wreszcie zrozpaczona po latach przyszłam do Orzecha. Opowiedziałam mu wszystko, co się dzieje, jak to wygląda. Orzech na mnie popatrzył, śpiący, bo to była druga w nocy. Powiedział w kilku słowach swoją diagnozę. Zalecił i od tej pory wszystko działa. W przypadku stołu u nas był ten stół bardzo ważnym elementem, bo nawiązał do niego Orzech. Powiedział to podczas naszej mszy ślubnej. I ten stół to był pierwszy mebel, który był w naszym mieszkaniu. Jedliśmy wspólnie obiad w jakiś taki zwykły dzień tygodnia i Maciek mówi do mnie, fajnie, że ty z domu wyniosłaś to, że czekacie na mnie z obiadem z dziećmi i że jemy przynajmniej ten jeden wspólny posiłek dziennie i że spotykamy się razem, bo to jest taki jedyny moment, kiedy naprawdę wszyscy siedzimy i nikt tam gdzieś nie biega, nie rozprasza się, wszyscy są na swoich krzesłach. A ja tak mówię do Maćka, ja myślałam, że to ty wyniosłeś ze swojego domu. A Maciek mówi, nie, u mnie się tak nie jadło na co dzień wspólnie posiłki. Ja mówię, u mnie też nie. I tak nagle się właśnie zorientowaliśmy, że przecież to jest nauka Orzecha, która w nas tak została, stała się dla nas taką codziennością. Tej mądrości Orzecha nabyliśmy poprzez to bycie z nim na rekolekcjach, na mszy świętej i ja pamiętam najwięcej właśnie z tego okresu. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ktoś inny nam błogosławił, bo Orzech był takim naszym ojcem tak naprawdę i kapłanem, który był najbliższy mojemu sercu i twojemu pewnie też. Myślę, że również zawdzięczamy mu takie bardzo mądre określenie swoich granic w związku, ale jednocześnie tego, że my tworzymy nową rodzinę, powinniśmy się nad tym skoncentrować i powinniśmy umieć wyznaczyć relacje z naszymi dotychczasowymi rodzicami, z naszymi rodzicami, z teściami. Wyprowadzić się z domu. I tu jest najgorszy dramat dla rodziców, których bym przezwał przywry. Tak przywarła, jak taka przywra i nie chce puścić. Mam takie stopniowanie. Duduś, bibiuś, pudelek mamusi, prawda? 40 lat, a mamusia decyduje, jakie ma majteczki założyć. Tak. Pamiętam kiedyś przy spowiedzi gdzieś. Największy grzech, nie słucham mamusi. Siwe włosy. Ile ma lat? Ponad 50. Pokuta była bardzo ostro powiedziana. Za pokutę do końca życia już nie będziesz słuchał mamusi. Powtórz. Jest osobą dla nas niezwykle ważną w naszym życiu. Nie wiem, w którym miejscu byśmy byli bez niego. Nie spotkałem do tej pory w życiu osoby, z którą tak bym się rozumiał na poziomie radości, humoru i żartów jak Orzech. No i znajdziesz kieszeń. Tak. A w kieszeni będą okulary. Tak. No matko, bo mi spodni zdejmie. Masz? Nie ma. Daj. Największa cecha Pana Boga to jest poczucie humoru. To jest poczucie humoru. Nie wiem. To jego poczucie humoru
ten jego dystans do siebie, ta zdolność do przyjęcia krytyki, to budziło zaufanie. O, jak to mile patrzeć, ja przez całe życie nic nie robię, tylko prawie błogosławię młode małżeństwa. Jak oni przeżywają tą bliskość, aż mam czasem ochotę zaprosić się na noc poślubną, żeby właśnie no, razem z nimi przeżywać tą jedność, którą oni przeżywają, ale nie za bardzo mnie proszą. On to dziś powiedział wprost. Ja się wzruszam. Tak, on się wzrusza. Ja się też potrafię w nieoczekiwanym momencie wzruszyć. To bierze ludzi, że on jest emocjonalny, on jest spod serca, a jednocześnie za tą ekspresją, za tą uczuciowością, no jednak wiedza teologiczna, ja twierdzę, że on w poważnej dyspucie teologicznej też by wyszedł oratorsko i myślowo na swoje. Bo charyzmat Polaków to jest jęczenie. Popatrzcie, jakie brzuchy porosły. Nie tylko piwne brzuchy, ale u kobiet. Skąd się te brzuchy wzięły? A tyłki jak żarna przedwojenne. I śpiewają z tej biednej ziemi. A Pan Bóg do mnie mruga, bo Pan Bóg ma poczucie humoru i powiada, słyszysz, orzechu, co mi chcą wmówić? Stworzyłem świat piękny, a oni mi śpiewają biedny, nędzny łez dolina. Te jego występy, oczywiście w cudzysłowie, kazania, są wiadomo, przemyślane, wiadomo, merytorycznie, oczywiście, ale formalnie, od strony formalnej, niezwykle przepracowane. On dokładnie wie, kiedy trzeba głośniej powiedzieć, kiedy trzeba przyspieszyć. U niego rytmy są po prostu punkt. Czy nie powinien się Pan Bóg obrazić i w papę nam szczelić, jak śpiewamy to? Z tej biednej ziemi. A czemu nie mamy zaśpiewać z tej pięknej ziemi? Popatrz, co tu jest. To nazwiesz łez doliną tu? Czy w Polsce całej? Szapoba. Pełen profesjonalizm. Orzechu byłby świetnym aktorem. Może nawet oscarowym. Aniela miała wtedy 11 lat, Antek miał 8. Już jeżdżący bardziej na meleksie, ale właśnie mówiące takie rzeczy, widziałem, jak bardzo to robi wrażenie na moich dzieciach, które ani razu nie zasnęły w trakcie kazania na mszy, które były organizowane w czasie tej drugiej drogi. No, byłem księdzem w różnych parafiach, słuchając różnych księży i przeważnie jako wikary, czy u jednego, czy u drugiego, czy u trzeciego proboszcza, no to przeważnie nie mogłem słuchać tych kazań proboszczowskich. A u Orzecha, no to siedziałem i słuchałem tych jego kazań i rechotałem. I to był taki zdrowy, Boży rechot, mam nadzieję, nie jakiś cyniczny czy lubieżny. Jedzie blondyna. Przejechała przed chwilą kota. Za chwilę gołębia, ale nie ruszyła rzęsami. Nawet. Będziesz mrugała, czekaj. Jakbyście uważnie czytali Pismo Święte, to jest napisane, że Pan Bóg zachowa wszystkie pierwiastki życia. On jest tym trochę taki czeski. Czesi są mistrzami dostrzegania tragedii w grotesce, a groteski w tragedii. On ma tę jakąś vis comica w sobie. Dla mnie on właśnie jest tak trochę Rabelais, trochę Colabrenion, jeśli miałbym takie mieć skojarzenia literackie. No a jako belfer czy nauczyciel akademicki chcę powiedzieć, że w moim instytucie już kilka prac magisterskich o Stanisławie Orzechowskim powstało. Ja byłem promotorem dwóch, moja koleżanka była dwóch, także absolutnym rekordzistą jest, który z wrocławskich księży może się takim dorobkiem poszczycić. Gdy jego tato Orzecha umierał w szpitalu po amputacji nogi, Orzech zauważył wtedy, że idąc do taty, mija po drodze kaplicę szpitalną.
I pamiętam kazanie, kiedy o tym opowiadał. Ja wtedy spowiadałem na Wójwida. On mówi, że idą do ordynatora, przynoszą różne upominki, zaklinają, żeby zrobili co tylko możliwe, by ratować właśnie tego chorego. A tam na dole czeka szef. Tam na dole czeka ktoś, kto jest gotów pomóc. Więc pamiętam to kazanie, bo kiedy już wszystkich rozrzewnił, kiedy wszyscy już płakali, bo wspominał, że tato prosi, Stachu, noga mnie swędzi, podrab mnie tam wpięte, a tej nogi już nie było. I kiedy już wszyscy byli tacy rozklejeni, płaczący, Orzech mówi, ty wiesz, co ty jesteś wart bez Boga? Gówno. Słyszycie, jak go wybiera? Zgadnijcie, komu. On? Zwiedzi. Swojej żonie. Widziałem, że pobożne wszystkie najświętszemu, bo wielu z was padło w pobożność. Nie wiem. On wdzięczny śpiewa żonie, bo są po miodowych dniach. Tak powinien każdy mąż śpiewać żonie. Istotne jest w obcowaniu z Orzechem, że trzeba byłoby mieć dystans do siebie. Jak ktoś nie miał do siebie dystansu, to łatwo mógł się obrazić czy coś takiego. No, no tak, dużo się obrażało. No i się dużo obrażało. Jestem pokłócony z dwunastką tak, że jak przychodzę do dwunastki rano, to spluwam pod nich. Nie ten. No ale jakoś idę jeszcze, nie? Nie ten. Teraz spróbuj się z takim kimś zaprzyjaźnić, nie? Ale i tak są tacy szaleńcy i przychodzą mnie głaszczą. To ja mówię, odwal się. Czasem ta szorstkość była niepotrzebna. Czasem ludzie przychodzili połamani i jak wtedy ktoś ich za ostro potraktował i następuje jeszcze dołamanie czegoś już nadłamanego, czy zgaszenie tego knotka ledwo tlącego się, no to nie jest dobrze. Jest dosyć wybuchowy. To też słyszałem, że tam swojego współbrata kiedyś trzasnął w gębę, bo ten na niego gdzieś tam podkapował do proboszcza. Swojego współbrata, księdza, współpracownika. Dopiero co był świeży tam tłuszcz i do tego się tłuszcz czytał, weź nie naleje tyle bez umiarkowania. Wyobraźni nie ma, co ma. Trudne życie z nim. To myślę, że to jest jakiś jego też dystans do tego, żeby się na mnie uwieszać, bo myślę, że my wszyscy w pewnym momencie się wieszaliśmy troszeczkę na nim, jedni bardziej, drudzy mniej. I to jest ciężkie do udźwignięcia. Kiedyś nawrzeszczał na ministrantów i potem pół roku musiał to cierpliwie odpokutowywać, musiał to odrabiać. I wtedy pomyślałem, że to jest niesamowite, że trzeba mieć rzeczywiście sporo odwagi, żeby powiedzieć publicznie o swoich błędach i potem o tym, jak się za nie płaci, jak się od nich, jak chce się wyrównać pewne rachunki. Niech Pan Bóg przebaczy nam, zwłaszcza naszą czasami przesadną surowość, zwłaszcza gniew, agresję. Jak mnie się zdarzyło po prostu krytykować, opowiadać, jak ktoś coś źle zrobił, ktoś nie przywiózł, to patrzył tak na mnie z politowaniem i mówił: Helenka, ty jesteś taka stara salacha, weź ty się już zamknij. To tego kardynała on traktował jako przełożonego, ze dużym współczuciem miał ze swoich przełożonych, może też z tego powodu, że byli jego przełożonymi, nie? Znaczy, że miał świadomość na pewno, jak ci jego przełożeni, z powodu, że on jest ich podwładnym, strasznie cierpieli, nie? Iskrzenie na linii hierarcha kościelna, a Orzech czy
hierarchia kościelna, a duszpasterz może mieć różne przyczyny. Kiedy czytamy Pismo Święte, zdajemy sobie sprawę, że między świętym Pawłem i świętym Piotrem też iskrzyło. I święty Piotr i święty Paweł bardzo pragnęli autentyczności wiary, głoszenia Ewangelii. I jeżeli się to robi naprawdę na 100%, to w tych różnych polach działania na brzegach zaczyna iskrzyć. To jest właśnie to, co Pan Bóg stosuje, żeby uwieść ludzi. Daje takich świadków, którzy nie są mocarzami w sensie jakiejś doskonałości i tak dalej. Nie. Wybiera właśnie takich, którzy mają też wielkie jakieś słabości, a jednocześnie przez nich niesamowicie Bóg działa. Jak ja wstępowałem do seminarium, można było słyszeć różne rzeczy na temat księży, to jednak moje osobiste spotkanie z księdzem Orzechowskim no było zawsze czymś zupełnie odwrotnym, czyli taką naznaczone skromnością, otwartością na innych ludzi. Można realizować swoje kapłaństwo, zachowując też trochę swój styl. No będąc takim, jakim się jest, a nie jakimś wygładzonym i idealnym. No i tak naprawdę to ksiądz Orzechowski stał się dla mnie motywacją, żeby pójść do tego samego seminarium, czyli do tej samej szkoły, no i żeby być takim księdzem jak on. O ile dobrze pamiętam, moi rodzice byli mocno antyklerykalni i ja w zasadzie taką swoją dojrzałą wiarę zbudowałam u Orzecha. Jest takie powiedzenie chyba Jansena, nic nie przybliża do Kościoła bardziej niż przyjaźń przyjaciół Boga. I można powiedzieć, Orzech był jednym z tych przyjaciół Pana Boga, który mi się objawił. Orzech mi na pewno nie przesłonił jakby istoty, czyli Chrystusa. Że mówił rzeczy ważne, ale cały czas jakby spychał z siebie. Może to też była jego jakby świadoma albo nieświadoma, albo jakaś Boża taka iskra w tym, że przez ten swój charakter taki trudny, ja się do niego nie zbliżyłem przez to. Czasami Orzech gdzieś mi znika. Jest w jakimś miejscu, które jest dla mnie niedostępne. Jest tam przez chwilę, jego oczy się zmieniają, on się zmienia. I nagle pada odpowiedź, która jest tak zaskakująca, a jednocześnie tak oczywista i piękna. Piękna to też jest ważna sprawa. Że człowiek ma pewność, jak wysłucha, przyniósł to stamtąd. To już jest spoza nas. To jest już wzięte, tylko tak wyartykułowane przez niego. Potrafię spojrzeć i rodziło się w nim jakieś zrozumienie, takie niecodzienne zrozumienie. Widział świat, rzeczywistość widział głębiej niż normalnie. Gratuluję tym wszystkim, którzy w życiu kierują się sercem. Którzy nie tłamszą uczuć swoich, zwłaszcza na widok cudzej biedy, cudzego nieszczęścia. Kieruj się sercem. Zapamiętaj to sobie. Dobrze jest postępować według serca. Zawsze chciałem być z ludźmi. I nie dlatego, żeby z nich czerpać, ale żeby im coś dawać. To miałem, moim powołaniem to było, żeby, no i dobrze, że to zauważyłem, żeby służyć właśnie, o to chodzi. Że to mi tak ciężko nie przychodziło. Mimo tysięcy, ale mimo brak predyspozycji, mocno zaufałem Bóg mi wyjątkowo bliskim. Dał głęboką wiarę i poczucie sensu misji. I tu trzeba się zastanowić. I tu! A też za dużo nie chcę mówić,
żeby, bo Orzechowski to, taką świadomość miał, że Orzech będzie patrzeć na mnie, że ja przed kamerą tutaj tyle mówię, sobie pomyślę, no co, wobec on roli tam w ogóle tyle. A nie dzisiejsze dziewczyny, stoliczku odkryj się. No jest, no tym księdzem, który ma jaja, to trzeba mu przyznać. No Orzechu, ty też byś zatańczył, jakbyś trochę jeszcze schudł. Zatańczyłbym i teraz, ale nie z taką babą jak ty. Ostatnio widziałem mszę z papieżem z Afryki. Jak oni się poruszali przy tych darach. Jak oni tańczyli. Jakie to było wszystko prawdziwe. Radosne. Nie to, co tutaj. Chodzą takie ciumciurumcie. Smutne. Patrzą się w podłogę. A tam to była radość. Radość. Tego nam brakuje.